Szokiem, niedowierzanie. Polacy w tym także ja nie wierzą w to, że w Polsce nie ma zdiagnozowanego przypadku koronawirusa, że w Polsce nie ma jak na razie koronawirusa. Ludzie praktycznie nie wierzą tutaj rządzącym. Czy rzeczywiście jest to prawda, że w Polsce nie ma koronawirusa? Czy jest, ale tak naprawdę władza nie podaje tych przypadków? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Polacy w szkołach, na ulicy, w przychodniach, w szpitalach, w domach mówią na temat koronawirusa i nie chce się tak naprawdę wierzyć Polakom. Muszę powiedzieć, że ja też się zaliczam do tej grupy, tego grona ludzi, którzy no, nie wierzą, albo też nie dowierzają, że w Polsce jeszcze nie wystąpił koronawirus, skoro praktycznie występuje w tylu Krajach, tak. Nawet tutaj odniósł się do tego premier Mateusz Morawiecki. Co ciekawe, no nie chcę mówić tutaj górnolotnie, że po moim, filmikie, po moim filmiku, tak, ale ja właśnie mówiłem już to wcześniej, że praktycznie czy rzeczywiście tutaj nie ma w Polsce przypadku, jeśli chodzi o koronawirusa. No i Mateusz Morawiecki mówił tutaj, żeby nie ulegać fake newsom i tak dalej. Natomiast ja mówię tylko, jakie jest postrzeganie, jeśli chodzi o społeczeństwo przez Polaków, tak samo mnie, tak. Ja też po prostu w to nie wierzę, że w Polsce nie ma koronawirusa. Według mnie koronawirus istnieje, Natomiast nie został on przedstawiony, jeśli chodzi o media, albo jeszcze nie został on zdiagnozowany. Natomiast informacja oficjalna jest taka, oczywiście, jeśli chodzi o rząd, że w Polsce na ten czas nie ma koronawirusa. Oczywiście ja mam prawo tak naprawdę do swojej teorii jako obywatel, tak? Nie tylko jako twórca na YouTube, ale też jako obywatel. Ludzie też mają praktycznie tutaj obawy. Tak samo przedstawiałem obawy społeczeństwa. W kontekście różnego rodzaju projektów społecznych, które realizuje praktycznie PIS, a więc 500 plus na pierwsze, na drugie dziecko 13 emerytura, podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla mundurowych, to wszystko jest bardzo fajne, to jest świetna sprawa, te programy społeczne, tylko pytanie, jakim kosztem, czy to się nie okaże później, że się odbije większą czkawką dla społeczeństwa. No właśnie, i tak samo teraz jest praktycznie, jeśli chodzi o koronawirusa. Jeśli chodzi o budżet, no to rządzący informują, że ten budżet się tak, że on się balansuje, że nie ma żadnego po prostu problemu. Nie ma jakiegoś dużego deficytu. No, muszę uwierzyć tak naprawdę w te informacje, które przedstawiałem rządzący, ale moje niedowierzanie jest jakby jedno. E natomiast drugie to jest praktycznie oficjalny komunikat. Tak samo jeśli chodzi o z koronawirusa. Teraz powiem e też swoje przemyślenia, ale też to, co po prostu krąży wśród e społeczeństwa. Dlaczego praktycznie Polacy nie dowierzają, że koronawirus jeszcze nie wystąpił w Polsce? Z prostej przyczyny ponieważ mnóstwo praktycznie ludzi wyjechało za granicę do pracy. Mnóstwo praktycznie ludzi, to jest kilka milionów Polaków. No dobrą sprawę, to jest około 5 milionów Polaków. Zresztą robię taki filmik, możecie sobie zobaczyć na moim kanale, co by stało się, gdyby Polonia wróciła do Polski, tak, a więc wszyscy Polacy mieszkający za granicą. Wtedy się by okazało, że praktycznie Polska miałaby 60 milionów ludzi, bo praktycznie 20 milionów Polonii znajduje się, czyli tyle, co połowa Polski. No Polska ma tam 38 milionów, to nawet więcej niż połowa. To Polska by miała wtedy 60 milionów. Oczywiście jest to raczej mało prawdopodobne. Dużo ludzi może wrócić do Polski, ale nie wszyscy. Natomiast co tak naprawdę przemawia za tym, że rzeczywiście ten korona, koronawirus może istnieć w Polsce, no to to właśnie kwestia tego, że bardzo dużo ludzi pracuje za granicą, a więc Wielkiej Brytanii, kilka milionów ludzi, we Francji bardzo dużo Polaków jest, w Niemczech, we Włoszech jest bardzo dużo też Polaków, no i oni mogli praktycznie ten koronawirus przywieźć do Polski. Zobaczmy sobie taką na, na, na sytuację. W Polsce praktycznie nie ma parafii, chyba, że jakieś takie poszczególne albo pojedyncze, z który nie byłyby organizowane, czy może teraz już nie, ale wcześniej my widzę, do Watykanu. Czyli każda parafia praktycznie w Polsce organizuje wycieczki do Włoch, do Watykanu. No oczywiście w związku jakby z wizytą, tak, na grobie tutaj ojca Jana Pawła II, tak czy świętego Jana Pawła II do Watykanu, no ale to są Włochy jakby nie było, tak? To są po prostu Włochy, przy okazji tego też są inne po prostu wycieczki krajoznawcze, tak, Rzym się zwiedza i tak dalej. Więc no, chociażby tutaj ta, ta sprawa, tak, bardzo dużo Polaków wyjeździ do Włoch, jeśli chodzi o turystykę w różnych terminach. Mnóstwo praktycznie. Polaków mieszka tam, tych ludzi, którzy mieszkają, praktycznie tam odwiedzają też Polacy, tutaj tak, rodziny. Więc ten koronawirus mógł, mógł dotrzeć. Nie tylko kwestia tego, że samolotem, bo przecież ci ludzie mogą podróżować samochodem czy pociągami. Ten koronawirus mógł, mógł praktycznie dotrzeć do Polski. No i teraz tak, jakie jest przyświeczenie wśród Polaków i nawet tak swego rodzaju właśnie teoria spiskowa, jeżeli tutaj rządzący mieliby zakłamywać rzeczywistość, to jaki jest powód? Oczywiście nie zakłamują, tak, bo mówią, że nie ma wirusa, no tak przynajmniej wierzymy, tak, w te, te zapewnienia, no bo jak to się okaże, że to jest nieprawda, to naprawdę może się okazać jest tragedia wielka. Natomiast tak, znaczy no, dla rządzących, tak, no oni mogą po prostu y, okazać się, że zakończy się ich kadencja, tak, to, to co mówiłem zgodnie z przepowiednią, że w 2021 roku rząd PiS praktycznie zakończy swoją kadencję, czyli w połowie kadencji praktycznie. Być może tym, że właśnie rząd PiSu będzie ukrywał przypadki koronawirusa. No i teraz, jakie jest teoria spiskowa? Przypominam, że to jest teoria spiskowa wśród społeczeństwa, wśród Polaków, tak? Polacy mówią to w ten sposób. Aha, już za chwilę będą praktycznie wybory prezydenckie. Gdyby wybuch ten koronawirus, zostałyby stwierdzone poszczególne przypadki, to byłoby niekorzystne, bo to mogłoby po prostu obnażyć faktycznie rząd PiSu, który by sobie na przykład nie poradził z tym. No bo nie ukrywajmy się, czy to by byłby rząd Platformy, czy PiSu, mało który, który rząd by sobie z tym praktycznie poradził, no bo to jest żywioł, tak? Ten koronawirus to jest żywioł, nie da się praktycznie na tym zapanować w żaden sposób. To pokazują jakby przypadki w, w różnych krajach, tak? I świetnie zorganizowani Chińczycy, gdzie potrafi zbudować szpital tylko dla samych. Mm, Pacjentów z koronawirusem w przeciągu tam dwóch tygodni. Zresztą takie filmiki są na YouTube, jak oni szybko budują z prefabrykatów, z gotowych produktów e, szpital. No i też Korea Południowa, gdzie występuje bardzo dużo przypadków tego koronawirusa. Niemcy, Włochy, wszystkie te państwa nie mogą sobie poradzić, no bo to nie jest takie proste, tak? Nie da się odizolować i że już tego, tego wirusa nie będzie, bo to bardzo szybko się roznosi. No właśnie i tu ludzie mówią w ten sposób, Polacy, że rządzący obawiają się przedstawić dowody, jeśli chodzi o koronawirusa, bo to mogłoby tak naprawdę zachwiać pozycją Andrzeja Dudę, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Wiadomo, z jakiego obozu politycznego jest Andrzej Duda, nie, tak? Gdyby, on ma cały czas Praktycznie bardzo wysokie poparcie, nawet 50%, tak w, w, w sondażach. Gdyby doszło do po prostu tego koronawirusa, byłoby dużo ofiar, dużo strat, tak? Jeśli chodzi o ludzi chorych i tak dalej, to wtedy ludzie by powiedzieli, no jak, no to jest wina rządzących, oni na, o nas nie zadbali, tak? I wtedy automatycznie praktycznie Andrzej Duda straciłby poparcie. I teraz teoria ludzi jest taka, że prawdziwe przypadki koronawirusa będą w momencie, kiedy zakończą się wybory prezydenckie. Wtedy poznamy prawdziwą skalę, jeśli chodzi o koronawirusa. Oczywiście to też może być wcześniej bo dzisiaj żyjemy jakby w dobie internetu, mediów elektronicznych, fanpage, Facebooki, Instagramy, Wykop, tak różnego rodzaju właśnie media społecznościowe, Twitter może się okazać, że takie poszczególne przypadki wyjdą na światło dzienne, tak? Czyli nieprawdopodobna sytuacja, ale to mówię, to jest jak swego rodzaju właśnie teoria spiskowa, która mówi o tym, że celowo rządzący po prostu nie przedstawiają tych przypadków jeśli chodzi o koronawirusa, bo chcą, żeby Andrzej Duda zwyciężył, tak? No bo ewentualne tak sytuacja z koronawirusem mogłaby wpłynąć na sondaże, na utratę poparcia. Ale to mówię, to jest teoria spiskowa, tak? Więc nie mam na to dowodów żadnych. Natomiast rzeczywiście społeczeństwo polskie nie dowierza, tak? Nie wiem, jak to kurczę jest możliwe? Na Ukrainie jest ten wirus, w Czechach, w Niemczech. Polacy nawet mówią w ten sposób. Powiedz nam, jak to jest możliwe, że praktycznie wszędzie naokoło nas jest ten wirus, a w Polsce nie ma. Co my mamy, jakieś granicę specjalną, tak? Nie przepuszczamy tych ludzi, co my po prostu. No, oczywiście też się pojawiły takie teorie, tak, że niby wódka zabija tego wirusa. Jest to oczywiście bzdurą. Oczywiście ma w jakimś stopniu wódka właściwości odkażające, ale to nie oznacza, że należy ją pić profilaktycznie, tak, żeby odkazić, bo to oczywiście jest nieprawda. Natomiast to nie ma, nie ma żadnego wpływu. Poza tym, jeśli chodzi o Polskę, to Polska. Polska wcale nie zużywa tak dużo, nie pije tak dużo alkoholu, tak to było kiedyś, tak? To, to spożycie alkoholu spadło w ostatnich latach i nawet inne kraje nas wyprzedzają. Oczywiście to już jest inny alkohol, tak? Może nie była sama wódka, natomiast no jakby ten wskaźniki to one przelicza się na jakby alkohol czysty, taki etylowy, tak? Więc tak to właśnie wygląda. No pytanie, czy rzeczywiście, tak, tutaj ta teoria spiskowa jest prawdziwa, czy też nie. Natomiast ciężko jest tutaj rzeczywiście, no, patrzeć na wszystkie serwisy informacyjne, wszędzie ten koronawirus występuje, rozwija się. Tak, no dzięki Bogu, że w Polsce nie ma, jeśli to jest prawda. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja też jestem tutaj jakby, też tak twierdzę, że znaczy ja powiem w ten sposób: nie wiem, czy ta teoria spiskowa jest prawdziwa, tylko no, ciężko jest mi w to uwierzyć, powiem w ten sposób. Ciężko jest mi w to uwierzyć jako obywatelowi tak nie nawet nie jako twórcowi twórcy na YouTubie że ciężko jest mi uwierzyć że w Polsce jeszcze ten przypadek koronawirusa nie został wykryty nie został on zdiagnozowany Oczywiście pojawia się mnóstwo ludzi tak którzy zgłaszają się do szpitali mają objawy dzieci które tam były na wakacje we Włoszech nawet słyszałem że jakieś dziecko było w Indonezji tak i później było w szkole zrobiono kwarantannę bo, bo bała jest po faktycznie że to dziecko tam za zaraziło się natomiast no, ciężko jest tak naprawdę uwierzyć że w Polsce tego przypadku nie ma, to tak byśmy zamknęli kompletnie Polskę, nikt z Polski nie wyjeżdża, nikt do Polski nie przyjeżdża, my sobie tu będziemy żyć, to wtedy rzeczywiście ten koronawirus nie wystąpi, tak? Natomiast wiemy o tym, że te granice są otwarte, tak? No dzisiaj mnóstwo ludzi pracuje za granicą mnóstwo ludzi pracuje za granicą ta wymiana jeśli chodzi po prostu o podróże jest powszechna, tak, to nie są te czasy co kiedyś tak? nawet tutaj nie trzeba być jakimś dorosłym, żeby podróżować, dzieci też podróżują z rodzicami praktycznie po całym świecie, więc to jest zupełnie inny czas owszem, ja bym był w stanie stwierdzić, rzeczywiście zaufać takiej teorii, że koronawirus w Polsce nie występuje, gdyby to miało miejsce w 90 latach, bo wtedy może była transformacja ustrojowa, ludzie się do, do, dopiero dorabiali pieniędzy, to wszystko nie było jeszcze takie popularne, wyjazdy za granicę, biura podróży, to wtedy rzeczywiście, jakbym ktoś mi powiedział, że koronawirus miałby miejsce w 92, 3, 4 roku, to jestem w stanie w to uwierzyć rzeczywiście, że po prostu w Polsce mi byłoby przypadku. Natomiast dziwne na pewno jest dla mnie, oczywiście ja nie mam dowodów na to, natomiast na pewno dla mnie jest to dziwne, że w Polsce nie ma żadnego przypadku, jeśli chodzi o koronawirusa. Znaczy, ja też nie chcę po prostu być, jakbym, złym, e, tak, zły adwo, adwokatem, jakby tej diabła. Także, jak nie ma koronawirusa, to znaczy, że jest źle w Polsce, tak? No, bardzo dobrze, że nie ma tego koronawirusa, tak? Tylko no, społeczeństwo, tak samo ja, nie chcielibyśmy się dowiedzieć potem po fakcie, że się okaże, że na przykład jakiś przypadek był koronawirusa, został on zbagatelizowany, ta osoba poszła do domu, zaczęła po prostu rozsiewać tego wirusa i się okaże, że u nas nie będzie jeden, jeden jedna osoba chora, dwie osoby potem chore, trzy, trzy cztery, pięć, tylko się, się okaże, że praktycznie w przeciągu doby do jednego szpitala zgłosi się 100 osób, tak, bo one zostaną zarażone. Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa. Napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. E, tak no, tak jak powiedziałem, jak na razie nie ma żadnego przypadku, przynajmniej po prostu strona rządząca nas przekonuje, przekonuje do tego. Oby strona rządząca miała praktycznie rację, no bo jeżeli nie, no to naprawdę po prostu tutaj będzie społeczeństwo wściekłe praktycznie na prawo i sprawiedliwość. To wszystko. Na dzisiaj pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Trzymajcie się. Cześć!